Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Jana, 5 rozdział, od 6 do 7 wersetu? I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Ewangelia według Jana, 5 rozdział, 6 werset. Tak, ten werset pokazuje brak współczucia, nie mam człowieka. Sadzawka Betesda w Jerozolimie miała dwa baseny i była mniej więcej wielkości boiska do piłki nożnej. Wokół niej znajdowały się cztery hale z kolumnami, z każdego boku jedna. Piąta hala mieściła się nad murem o szerokości mniej więcej 6 metrów, który oddzielał obydwa baseny od siebie. W halach tych, zwanych krużgankami, leżało mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie się wody. Anioł bowiem wstępował w stosownym czasie i poruszał wodę, a kto pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia, jak mówi Ewangelia Jana, 5 rozdział, 3 do 4 wersetu. Pomiędzy tymi ludźmi znajdował się jeden, który od 38 lat był chory, jak mówi nam Ewangelia Jana, 5 rozdział, 5 werset. Kiedy Pan Jezus Chrystus go zapytał, czy chce być zdrowy, odpowiedział zrezygnowany: Panie, nie mam człowieka. Cóż za beznadziejny stan. Bez nikogo, samotny i opuszczony. Może czujesz się podobnie? Pomyśl więc, że nie istnieje żaden powód, żebyś nadal był sam, osamotniony. Tak, dlatego że jest Pan Jezus. Więc pomyśl, że istnieje ten ktoś, Pan Jezus, kto cię zna, rozumie i może ci pomóc. To Pan Jezus Chrystus, Syn Boży. Wtedy przebywał na ziemi, a teraz żyje w niebie. Nie zmienił się jednak. Jego zainteresowanie osamotnionymi i potrzebującymi jest takie samo jak wtedy, podobnie jak jego współczucie. Wprawdzie nie możemy go teraz widzieć, ale on spogląda na sytuację, w której się znajdujemy, a kiedy się do niego modlimy, słyszy nas, bo jest wszechwiedzącym Bogiem. Pan Jezus Chrystus uzdrowił tego chorego, także ten chory mógł rozpocząć nowe życie. Dzisiaj również Pan Jezus Chrystus pragnie pobudzać ludzi do nowego życia. Zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem, już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Tak mówi Ewangelia Jana, 5 rozdział, 25 werset. To oznacza o wiele więcej niż jedynie być cieleśnie zdrowym. Dlatego jeśli popatrzymy na wersety 8 i 9, 5 rozdziału Ewangelii według Jana, to zauważymy tam takie słowa: rzecze mu Jezus, stań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził, a właśnie tego dnia był dzień odpocznienia. Dlatego to, że nie miał człowieka i Pan Jezus się nim zainteresował, zaowocowało tym, że Pan Jezus go uzdrowił. Człowiek ten chorował od 38 lat. Widział swoje beznadziejne położenie i powiedział o tym Panu Jezusowi. To sprawiło, że Pan Jezus go uzdrowił. Dostąpił ten chory uzdrowienia dzięki łasce Pana Jezusa Chrystusa. Zastanówmy się dokładniej nad słowami, których w tym celu użył Boży Syn. Wstań. Może trudności i problemy powaliły cię na ziemię. Brakuje ci sił i motywacji do życia. W takim razie te słowa Pana Jezusa Chrystusa są skierowane osobiście i bezpośrednio do ciebie. Wstań. On i tylko On może cię wzmocnić i pomóc ci wstać.
Powiedz mu o wszystkim. Powiedz Panu Jezusowi o wszystkim. Czego Ci brakuje i co jest nie w porządku z Twoim życiem i w Twoim życiu. Powierz się całkowicie Jemu jako ratownikowi, a wtedy doświadczysz nowego początku. Inne słowo, które skierował Pan Jezus do tego uzdrowionego, było: weź swój leżaczek, weź swoje łoże. Leżaczek czy łóżko to było prawdopodobnie jedynie cienką matą, którą uzdrowiony zwinął i zabrał ze sobą. Posłanie to więc przez lata nosiło jego ciężar, teraz zaś on sam mógł je nieść. Podobnie ma się sprawa z każdym, kto otrzymał od Pana Jezusa Chrystusa nowe życie. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Tak komunikuje nam drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 17 werset. Bezsilność człowieka, jaką wywołuje, powoduje grzech, zostaje przezwyciężona i jest on zdolny, ten człowiek, żeby sam zacząć nosić ciężary. I kawałek dalej Pan Jezus powiedział: i chodź. Tymi słowami Zbawiciel zachęca go, aby pokazał innym ludziom, że został uzdrowiony. Każdy, kto uwierzy w Pana Jezusa, ma przywilej prowadzić takie życie, które będzie zapraszać innych do spotkania z tym ratownikiem, Zbawicielem, Panem Jezusem Chrystusem. Tak, nie jest to żadna niesamowita rzecz. To jest naturalne życie chrześcijańskie. Każdy, kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, ma prawo i przywilej prowadzić takie życie, które będzie zapraszać innych do spotkania z tym Zbawicielem i Ratownikiem, czyli Panem Jezusem Chrystusem. Aby to było możliwe, trzeba okazywać w swoim życiu cechy takie, jak okazywał Pan Jezus Chrystus. Pokora, cierpliwość, gotowość do wyrzeczeń czy samorezygnacja. Nie zawsze jest to łatwe, jednak motywację i energię możemy czerpać u samego Pana Jezusa Chrystusa, który widział tego sparaliżowanego człowieka w jego beznadziejnej sytuacji, ulitował się nad nim, uzdrowił go i w swojej boskiej miłości podarował mu zupełnie nowe życie. Rzecze mu Jezus: stań, weź łoże swoje i chodź.